Dla Agustina jakieś leki tam. Kawkę, mogę podwójne? Espresso? Nie, bo będziesz rżał. Podwójne espresso dwa razy, proszę. Ja ci zrobię kawę. Mogę ci zrobić kawę po raz pierwszy w życiu? Posłuchaj. Z cukrem i bez mleka. Sora! I mam kółeczko. Powiem ci jedną rzecz. Nie słodziło. Nie. No to teraz taka nie będę. Powiem ci jedną rzecz, bo dla mnie to jest wzruszające. Ja oglądałam twoje występy, jestem bardzo nudna w tym, nie? W 98 roku, w 90, nie wiem, w którym zakończyłeś karierę, 98. Patrzyłam na twoje występy, kochałam się w tobie, byłeś dla mnie mistrzem świata. I powiem ci szczerze, mija ileś tam lat i teraz ja mogę zrobić ci kawę. Mam kubeczku? Czy mam Boże, skiwia, pracuje. No właśnie, tak się zastanawiam. O, już tam, o, tam zawsze, że wam się ciągle nie podoba i ciągle macie jakieś pretensje, a ja człowiek naprawdę, człowiek stara się, żeby wam było dobrze cały czas. Co on pije? To jest dla mnie niezwykłe, wiesz? I powiem ci jeszcze jedną rzecz, która może trochę odczaruje, taki coming out zrobię. Niby sobie z ciebie robię jaja, Agustin, ale powiem ci jedną rzecz. To będzie dla mnie zaszczyt. Ile kostek? Jedną. No jedną zwariowałeś. Jedną kosteczkę. Proszę bardzo. Dobra, już się zamykam. Ja powinnam tutaj skosić nagrodę, no. No zarżyj, zarżyj, proszę bardzo. Czekaj, to było w kategorii osioł. Osioł nie jest inaczej. To ja nie umiem rżeć. Robisz nos, żapacz. Baba Jaga, Baba Jaga. Uczę się, uczę się. Ty, ja umiem tylko to. Skrzyżowanie konia z kogutem. Takie coś, nie? Ale Agustin, no my mogliśmy tutaj niezły po prostu... To jest kogut, który myśli, że jest koniem. Papuga zrobiła to z koniem.